Siema ziomki, ziomale, witam Oksantora na kanale. Jak ci się podobają moje filmiki, to zasubskrybuj oczywiście. No i witam w odcinku specjalnym. Odcinek specjalny na temat budynku, a właściwie zombiaka, tylko że to budynek bardziej, samolot. I jak zbieranie z skrzyni, z drzew jabłkowych, no i z jabłoni po prostu, z jabłonek. A tymczasem mamy tutaj w zakupywaniu zombiaków budynek, samolot za zombiedolce. Ja mam samolot kupiony, mam go na innej wyspie, a tutaj na tej wyspie mam lotnisko. Lotnisko można kupić za 3 miliony i postawić sobie na dowolnej wyspie, dlatego nie trzeba przenosić samolotu. Ja mam samolot prawdopodobnie na wyspie Majów i tutaj tylko lotnisko jest i tutaj z tego lotniska samolot nie startuje, tylko przelatuje po wyspie. No i samolot służy do zbierania plonów od razu, tylko jak widzicie, samolot tylko przeleci i od razu zebrane jest. Dziękuję za prezent oczywiście, Luna. No tutaj odświeżyłem dopiero grę, to tak ja prezenty co chwilę dostaję. I jak widać, wypadają kolekcje znaków, butów, takie, nie, no, z takiej działki, kurde, która ma tutaj 150 gdzieś rządek, trochę kilka rzeczy wypadnie, no przy przekopaniu mniej. No i co tam bym sobie wysiał, co potrzebuję, oczywiście chyba czosnek, bo ja, no nawet bym sobie może lilię wysiał na 24 godziny. No, bo już mam strasznie mało i sobie następnego dnia zbiorę. Dobra, lilię. I jak widać, samolot leci i momentalnie jest wysiane. Mam jeszcze drugą wyspę tylko na wyspie płatnej na wejście. Mam żetony. Żetonami wchodzę. Żetony można robić w budynku furgon, tak? O budynku furgonie nagram kiedyś filmik, bardzo przydatny. Budynek, jeśli się ma już więcej misji odblokowanych. No i zebrany czosnek, elegancko. Przekopany za chwilę. Już przekopane, elegancko. I wysieję sobie lilię na 24. No, w sumie na lilię to trochę się opłaca włączyć bonus superplony, ale nie będę włączał superplonów, bo ostatnio po prostu zrobiłem dużo lilii czosnkowej i trochę zużyłem całkowicie. A teraz przejdę na wyspę. To była moja wyspa, też na żeton. I tutaj mam specjalnie do zebrania jabłuszka. Już są całkiem do zebrania. Zbiorę te jabłka, wyskoczą skrzynki i zbieramy skrzynie z jabłek. Zobaczymy, co wypada. Widzicie, pełno skrzyni się pojawiło. W tej chwili schowam trochę muli, to na moim komputerze muli zwłaszcza, bo ja nie mam jakiegoś kurczę super nowego kompa. Schowam lotnisko i z wysypiska na ostatniej stronie wyjmę sobie pustelnika i pustelnik mi tu zbiera. To prawda, szybciej by było, bo tu mam dwóch kosmitów i jeszcze ja zbieram. Szybciej by było nawet, jakbym poklikał pojedynczo. Szybciej to idzie. No, szybciej, szybciej. I jak widać, ze skrzyni jabłkowych wypada straszna kolekcja. Kolekcja zabawek, kolekcja luksorska, no i nawet nie wiem, po co ja tego pustelnika brałem, jak oni to tak szybko, pięknie zbierają. Tak, kolekcja zabawek, kolekcja straszna, to zapalniczka, to jest zapalniczka Frediego, widzę. No, pięknie. Nie będę używał pustelnika, bo on naprawdę zbiera po jednej skrzynce, a oni zbierają aż trzy naraz, ja i dwóch kosmitów. Dwóch astronautów, kosmitów. Nie, a to są astronauci bardziej. No i
I tak zbierają elegancko. Jeśli jest wyspa z jakimiś pomocnikami, to lepiej właśnie zebrać samą. Jedyne co jest minus, że trzeba się samemu naklikać. Oto jest błąd gry Świat według zombie, że się takie czarne plamy robią. To od zawsze było w grze, że jak się gra na pełnym ekranie, to się robią takie czarne plamy, już nic na to nie można poradzić. No i zbieram. Dosyć w miarę szybko to idzie, bo w trójkę. Jeszcze jest na jednej wyspie, jest taki trzech kosmitów, rzeczywiście to są kosmici wtedy. I tam idzie to jeszcze szybciej. No i po kolei idę, zbieram. No i jak widać, trochę kolekcji. Jak ktoś potrzebuje marmur, to kolekcja ruksorska, kolekcja zabawek. Zaraz zobaczmy, co te kolekcje dają. Kolekcja luksorska daje marmur, tak? Czyli można sobie trochę zielonego marmuru zdobyć. Kolekcja bardzo straszna daje gwoździe. No, jak ktoś nie ma na zbyciu dużo metalu, żeby sobie zrobić kabel czy coś, to można sobie właśnie bardzo straszną. Jeszcze jest kolekcja zabawek, z której ma się sprężynę. Ja tą kolekcję zabawek wykopałem gdzieś, skąd mam dużo. No i a ja ją wymieniałem zresztą, bo miałbym więcej. I sprężyna też się przydaje w grze Świat według zombie. No i tak, i tutaj już w sumie mógłbym zakończyć, bo w sumie to wypada ciągle to samo. I odcinek podwójny, specjalny, uważam za zakończony i pozdrawiam. Oczywiście mile widziane komentarze, lajki i oczywiście nieodzowne są subskrypcje. Jeśli filmik Ci się podobał, to zasubskrybuj. No i pozdrawiam, trzymajcie się, pa, pa.